ZTV967S to smartfon z nieco niższej półki niż testowany w ostatnim czasie z Oppo C2 czy też ZTV987. Model ten został wyposażony w duży 5-calowy wyświetlacz jednak o rozdzielczości QHD. Nad nim umiejscowiona została dioda powiadomień, czujniki, głośnik oraz kamera do wideo połączeń. Z kolei pod ekranem trzy klawisze pojemnościowe. Tylny panel, który został wykonany z lekko gumowanego tworzywa w kolorze granatowym, posiada oczko 5-megapikselowego aparatu głównego z diodą doświetlającą LED oraz głośnik główny. Na górnej krawędzi znajdziemy mikrofon, wyjście słuchawkowe w standardzie mini jack 3,5 mm oraz włącznik służący także do usypiania. Prawa krawędź nie została zagospodarowana. Na lewej znajdziemy port micro USB 2.0, klawisze do regulacji głośności. Natomiast na dole mikrofon. W takim razie włączymy urządzenie, które napędzane jest przez 4-rdzeniowy procesor MediaTek MT6589 o taktowaniu 1,2 GHz oraz 1 GB pamięci operacyjnej RAM. System Android 4.2.1 Jelly Bean. Jeśli chodzi o jego pracę, to co do płynności, jak widzicie, nie można mieć zastrzeżeń, gdyż wszystko działa jak należy. Jednak zdarzają się sporadyczne restarty, co niestety jest dość irytującą sprawą. Jeśli chodzi o przeglądarkę internetową, to zaczniemy od wyczyszczenia pamięci podręcznej, tak aby nikt nie miał wątpliwości, w jakim tempie ładowane są poszczególne strony. W porządku. Rozpoczniemy od strony naszego blogu Świat Android. Jak widzicie, strona ładuje się naprawdę całkiem szybko. Z przewijaniem również nie ma problemu. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda przybliżanie i oddalanie wybranych fragmentów treści. Tutaj również wszystko działa jak najbardziej prawidłowo. Teraz strona nieco bardziej bogata w treści multimedialne, Wirtualna Polska. Dobra, włączymy sobie pełną wersję. Jak widzicie, strona również bardzo szybko się załadowała i jest płynnie przewijana. Tutaj przybliżanie treści również nie jest straszne naszemu ZTE. W porządku, skoro już jesteśmy przy internecie, pokażę Wam, jak wygląda sprawa z filmikami na popularnym YouTubie. Oczywiście znany już wszystkim kawałek. Przy okazji usłyszycie, jaki dźwięk płynie z głośniczka. To wszystko jak najbardziej w porządku, bo porwanie przebiega bardzo szybko, a dźwięk jest całkiem przyjemny dla ucha i, co najważniejsze, głośny. Jeśli chodzi o filmy, to przygotowałam dla Was również zwykły materiał wideo. Niestety nie jest on w rozdzielczości Full HD, ponieważ takich nasz ZTE niestety nie obsługuje. To też tym razem rozdzielczość HD. Jak zresztą widzieliście, materiał wideo załadował się bardzo szybko i był w płynny sposób odtwarzany, co z pewnością doceni wielu miłośników kinowych produkcji.
Na koniec sprawdzimy jeszcze, jak sprawuje się aparat fotograficzny, który, jak już wspomniałam na początku, posiada matrycę rozdzielczości 5 megapikseli. Dodatkowo do dyspozycji mamy diodę doświetlającą LED oraz touch focus i autofocus. Jak się zaraz przekonacie, niestety zdjęcia nie są najlepszej jakości. Bardzo często wychodzą rozmazane, cechują się niską ilością szczegółów i niestety wysokim poziomem szumu, nawet przy bardzo dobrych warunkach oświetleniowych, co niestety nie napawa optymizmem. No cóż, to jest za coś. Smartfon jest stosunkowo tani, więc nie możemy po nim oczekiwać cudów. Podsumowując, ZTV967S, podobnie jak Lenovo O830, to smartfon dedykowany mniej wymagającym użytkownikom, głównie ze względu na niską rozdzielczość wyświetlacza oraz marnej jakości aparat fotograficzny. Na jego plus przemawia jakość wykonania oraz użyte do produkcji obudowy materiały, jak również akumulator, który okazał się całkiem wydajny. Jeśli jesteście ciekawi większej ilości wrażeń, zapraszam do przeczytania recenzji znajdującej się na blogu Świat Android. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!